Weźmiemy sobie mięsko, które tu się zaczęło przypalać. Żelazo się jeszcze nie przepaliło, widzę. Ale już można zacząć tworzyć resztę ekwipunku. Na pewno spodnie. Buty i czapa dają tyle samo. Ale i tak już cały ekwipunek stworzymy, więc bez różnicy. I zakładamy wszystko na siebie. No i zaczął padać deszczyk. Zobaczmy, jak to wygląda, moi kochani. Ładnie. Ładnie, klimatycznie. Dobra. Stworzymy sobie jeszcze, zrobimy wiaderko, stworzymy jeszcze dwa kilofy żelazne i pójdziemy znowu do kopalni. Jesteśmy w kopalni, tam chyba już zwiedzałem, co było. Tutaj mniej więcej też. Chociaż tu w dół chyba nie schodziłem. Ale z tej strony to my na pewno nie byliśmy. O, jest lawa, można sobie wziąć. Będziemy mieli przynajmniej śmietnik. Dało się jakoś zrobić z lawy i z wody, jak się dokładnie w dobrym miejscu położyło klocki obsydianu i dało się z tego normalnie portal do Netheru stworzyć, ale nie bardzo pamiętam, jak się to tworzy. Bo tak to trzeba zdobyć najpierw 3 diamenty, żeby stworzyć kilof i dopiero tym kilofem możemy wykopać sobie obsydian. Oho, jakiś mały zębiaczek tu do nas biegnie. Dobra, pierwszy bój. Leży. No i tu mamy wodę, mógłbym ją wziąć, ale mamy już w wiaderku lawę, więc wolę mieć chyba lawę. Och, cholera, pająku. Zawału prawie dostałem przez ciebie. Strasznie duże to miejsce jest wszędzie. Wszędzie od nogi. Nie bardzo wiem, gdzie iść. No dobra. Wszędzie nie pójdziemy. Tu jakieś łańcuchy w ogóle? Ja cię kręcę. Creeperro. Wybuchu. Co tu taki jeden pojedynczy klocek trawy robi? O, no tutaj się zaczyna jakiś chyba podziemny biom, dziwny, nowy. Dużo creeperów, żelazo. O, tak, to jest ewidentnie coś, jakiś kompleks jaski wielki i jest tu od cholery potworków. Strach tam zejść, no ale może będą diamenty, bo już jesteśmy na poniżej 20 poziomu. Trochę was tam czeka, co? Dobra, będą nam potrzebne enderperły. Może nie od razu, ale za jakiś czas. Trzeba się spróbować z tym Endermanem. Leży. Oj, ja cię kręcę, ależ było. Było blisko, ja pierdziele. Strasznie szybko atakował. Uff. Dobra, tu wydaje się być troszkę spokojniej, więc spróbujemy zejść tędy. Puszczę to wiaderko wody. Lecimy. Ja pierdziele, co to ma być? Czuję się jak w Lord of the Rings, gdzie było miejsce tych krasnoludów. Ja pierdziele. I smok tam spał. Pięknie. Pierwsze złoto. A ten blok jakoś się ciężej kopie, zauważyłem. Chyba będzie jakiś ulepszony kamień. Łupkowy bruk. Ciekawe. Pierwszy diament, moi kochani. O ja cię. Sztuki jeden, ale... Dobre i to. Haha. Oho, jakiś uzbrojony zombiak. O, i slime tam jest. I kolejny Enderman, ale wolę... O, na niego nie patrzeć. Slime'a sobie zbiorę, bo może to być... Może to być potrzebne później. Nie chcę się patrzeć na tego Endermana. Okej, tarcza dużo daje. Chodź tu, gnojku. O cholera. Kilku stron nas atakują, moi drodzy. Trzeba uważać. U, jeszcze pająk. Dobra, wszystkie slime leżą. Może te slime bale się do czegoś później przydadzą. Okej, mam cały stak żelaza prawie, że. Więc już kończę zbierać żelazo. Teraz skupiamy się na diamentach. Wow, co to jest? O kurde, tu jest takie samo miejsce jak tam, tylko... Tylko podwodne. Dobra, wyjdźmy stąd na razie. Bo wolałbym się nie utopić. Dobrze, obronione tarczą przed strzałą szkieleta. I znowu pięknie. Jeszcze raz bym tam poszedł, zobaczył. Coś fajnego wypada z takiej ośmiornicy. Wygląda jakby była diamentowa, co? Chyba się nie da nawet jej zaatakować. O, da się.
Dobra, zabiłem, ale chyba mi nic nie dała za bardzo. Szybko do tej dziury, żeby się nie utopić. Na którym my jesteśmy piętrze? Na szóstym, czyli tutaj chyba już się nie kończy mapa na zerowym, tak jak kiedyś. Jest bedrock, tylko mamy tych poziomów więcej. Okej, no to szukamy diamentów w takim razie. What the hell? Co to jest? Ale się świeci. Muszę tam iść. Redstone'ik, dobrze. On dużo expa chyba zawsze dawał, z tego co pamiętam. No dobrze, że pod sobą nie kopałem, bo żebyśmy tam wpadli. Dobra, nie mam pojęcia co to jest, ale do tego podejdę. Mam nadzieję, że mnie jakoś nie zabije w dziwny sposób. To mi wygląda na skrzynkę, więc chciałbym to... Ała. Chciałbym to... Cholera jasna. No zaraz będzie po nas. Dobra, leży, zjedzmy szybko. Żeby się uleczyć. Dałoby się tu zamknąć w jakimś klocku, zanim się uleczymy. Okej. Czuję się bezpieczny. Dobra, idę tam. O cholera. Czemu tu się zaświeciło na... Co tu się dzieje? Czym ty jesteś? Co ty robisz? Ja pierdzielę. Rozwaliłem to i dał expo. Może to da się zabić normalnie, tak? Nie, to trzeba chyba rozwalić kill-offem. Daję nam expo. Wow. Czym ty jesteś? Rozwal się. Rozwal się szybciej. Ty też. I ty. Co to jest? To nie jest skrzynia na pewno. Ale da się to rozwalić. Nawet nie bardzo wiem, co mi z tego wypadło. A to co to jest? Nie wiem. Jakby nic nie wypadło, zobaczcie. Chyba, że to żelazo było. Rozwalmy to jeszcze. Z tego tylko expik leci, zobaczcie. Z każdego bloku tutaj exp w ogóle leci. O co tu chodzi w ogóle? Ja cię kręcę. Postęp dokonany? Cichosza? Co to jest za postęp? Cholera, nie mam pojęcia. Okej, udało mi się przekopać jeszcze niżej. Nadal są tutaj te dźwięczne stworki, czy co to... Co to jest, nie mam pojęcia. Szukamy dalej diamentów. Jezus Maria, co ty robisz? Jakby kogoś wzywał. O cholera. Czemu się zrobiło tak ciemno? O ja pierdzielę. Czemu jest tak ciemno? Okej. O fuck, tam jest jakiś witch. O nie. O cholera, znowu ciemno. Diamenty kolejne. O shit. A tu jakiś zombie z łopatą. Cholerka. O cholera, co to było? I kolejne diamenty. Ja cię kręcę. Na którym piętrze jesteśmy? Minus 41. Jak ja się stąd wydostanę? Ale mnie walną. Dobra, musimy się jeszcze do tych diamentów dostać. Tylko najpierw pozbędziemy się tych złowieszczych potworów. I kolejne diamenty na dole. Ja cię kręcę. Ile tego tu jest? Nie żebym narzekał, ale... Milutko. Kiedyś były zgromadzenia takie po nawet 8 sztuk tych diamentów, a teraz widzę, że jest po 1, 2. Lepiej tak znajdować częściej. I po prostu mniejszej ilości niż naraz tak dużo. Mamy 8 diamentów. Można już zrobić kill-off i jakieś tam inne rzeczy. Jakbym znalazł trochę drewna, to byśmy zrobili crafting table'a i stworzyli sobie kill-off diamentowy, ale nie bardzo jest tu drewno gdziekolwiek. Kolejne diamenty widzę, patrzcie. Jeśli tak dalej pójdzie, to zaraz seta sobie zrobimy diamentowego. O, właśnie, kolejny diament, patrzcie. Kiedyś tego redstone'a zbierały się tylko po to, żeby dostać dużo expa. Widzę, że teraz wypada z niego tyle, co mniej więcej z tamtego bloku, co na nas krzyczały te wszystkie bloki takie świecące. Kolejny diamencik i znowu... I kolejne. Ja cię kręcę. Bardzo mi się to podoba. Już mamy ile sztuk? 19. Wow. O, się ukryłeś tutaj za rogiem, maluszku. Nawet dwa. 21. Na całą zbroję jest 24 sztuki potrzebne, czyli jeszcze 3. Plus 3 na kill-off. No to 6 sztuk jeszcze byśmy potrzebowali, by było idealnie. O, diamencik. Ta zachłanność mnie zabije, ale muszę jeszcze zdobyć 5 sztuk od teraz. Co tu się dzieje? Nie, nie krzyczcie na mnie, nie. Cisza, o cholera, ciemno.
Jest diamencik kolejny. 24 na cały secik. Jeszcze 3 sztuki. Będziemy mieli też na kill off. O, proszę bardzo, akurat 3 się trafiła, nawet 4. Zobaczcie. Perfekto. O nie, teraz mi się przypomniało, że jeszcze 2 były na enchanting table potrzebne. Ale chciałbym się tu już nie wracać przez dłuższy czas. Ja pierdzielę, czemu to się drze tak? O cholera, co to tak krzyczy? Co to tak krzyczy? Zabierzcie ten mrok. Nie chcę nawet wiedzieć, co to było. O cholera. Wszystkie moby tu lecą. Ja pierdzielę. Wybuchnij. Dobra. Uciekamy jeszcze. Zatrzymuj się. Okej, uciekliśmy chyba. Nie mam, kurwa, pojęcia, co to było. O cholera, nie, ja stąd idę. Mi już wystarczy atrakcji na dzisiaj. Wyjście? Diamenty jeszcze. A to chyba ciągle za nami idzie, wiecie? Tu jest to fioletowe. Nie, tu chyba jeszcze nigdy nie byłem. Dobra, próbujmy kierować się po prostu do góry. Ja chcę stąd wyjść, bo tam coś za mną idzie. Minus 17 piętra. Dobra, idziemy do góry, może coś... Gdzieś się dostanę w końcu. Tak, wiem, nie powinienem się tak kopać. Jakiś gravel na mnie może spaść, ale... Wolę gravel niż tego potwora. Dobra, gdzieś się dostałem. I idziemy ciągle ku górze. Ja pierdzielę, to ciągle krzyczy. Jesteśmy dosyć wysoko już. Jezus, przestańcie mi robić takie rzeczy. Ja pierdzielę, dobra, do góry. Jest powierzchnia, moi kochani. Jak tam było strasznie, to sobie nie wyobrażać. O! I wyszliśmy przy tych konikach. Spróbujemy je oswoić, chociaż jednego. I zobaczymy, czy się uda. Co to tam stało, Enderman? Zombie, ciebie już się nie boję. Czy wy widzicie, co tam jest po lewej stronie? Czy to jest wioska? Tak, to jest wioska. Jacie. Ale fajnie. Będzie trzeba tam iść w takim razie. Czy ja cię mogę, koniku, tak po prostu oswoić? Chyba nie. Odejdź od mojego konika. A jak ci dam złote jabłko? Co ty na to? Nie wiem, czy to było mądre, ale... Może się uda go oswoić. Odejdź ode mnie, creeperze, no. Dobra. Może teraz? Nadal nie chcesz? Ja ci złote jabłko dałem, a ty nie chcesz, żebym na tobie jeździł? O, ty chamie. O! Wystarczyło nie robić tego mieczem. Ty jednak nie chcesz. Dałem ci złote jabłko, chamie. Odwdzięcz się jakoś. Odwdzięcz się. Teraz mu dupłem, to na pewno się nie odwdzięczy. Wow. Dobra, może któryś z was będzie chętny? Nope. Nie, a może ty? Też nie. Jest! Najlepszy przyjaciele na zawsze. Dlaczego ja nie mogę tobą sterować? Pewnie nie mamy jakiegoś siodła czy czegoś. Wiem, że na linkę dało się, przynajmniej w Mock Reacher, na lince dało się prowadzić takiego konika, ale jak cię teraz zachęcić, żebyś ty za mną szedł? Dobra, nie mam pojęcia, muszę zapamiętać, że ty tutaj jesteś. I ta wioska jest tam. No, to nawet niedaleko naszego domku, bo zobaczcie, to tylko tutaj. No to, moi kochani, jesteśmy. I mamy diamenciki. Smycz, to jest właśnie to. Ja potrzebuję smyczy. Dobra, zrobiliśmy dla konika. Dobra, wywalamy do naszego śmietnika wszystkie kamienne rzeczy. Jako broń zrobimy sobie diamentową siekierę, bo widzę, że ona ma 9 obrażeń, a mieczyk ma tylko... Zobaczmy, ile ma mieczyk. 7. To ma 1,6 szybkości ataku, to ma 1. Więc i tak myślę, że z siekierą lepiej zamachnąć się mocniej i raz dupnąć, niż dwa razy uderzać. Dobra, zacznijmy od seta diamentowego. Dopiero później będę myślał o czym innym, jak mi coś zostanie. Zostały 3 sztuki, zobaczcie, czyli... Albo robimy sobie siekierę. Coś źle obliczyłem, albo gdzieś zmarnowałem te diamenty, nie mam pojęcia gdzie, albo źle obliczyłem tutaj, ile będzie na secik. Ale zrobimy sobie teraz... Nie, kill off miałem zrobić, cholera. Miało mi starczyć na kill off? I jeszcze wydawało mi się, że więcej przyniosłem. Może 28 potrzeba nas prawie całą. No to robimy kill offik. No i czas się ubrać w tą przepiękną zbroję.
Ja pierdzielę, ale jestem głupi. Już wiem, czemu mi nie starczyło diamentów. Bo zrobiłem niechcący dwa razy spodnie. Ja pierdzielę. Brawo, Kasiorku. Będziemy mieli spodnie na zapas. Dobra, zrobimy sobie kowadło. Teraz się przed chwilką nauczyłem tego. Ustawimy w tym miejscu może. O, tutaj. I przy nim chyba można naprawić rzeczy. A mam tarczę rozwaloną, to bym nie robił kolejnej. Właśnie byśmy sobie ją naprawili. Oj. Chyba nie umiem. Chyba, że coś innego tutaj się... dodaje. Może drewno? Tak, normalnie drewno mi się naprawia, ale koszt zaklęcia 4. O matko. Czyli 4 levele byśmy stracili, no to bez sensu. To lepiej sobie nową tarczę zrobić. To będzie do lepszych rzeczy, jakichś heal-offów i tak dalej. Okej, okay, nadeszła noc, więc pójdziemy sobie spać. A następnie zasuwamy po... naszego konika i pójdziemy do tej wioski. No teraz powiem wam, że już wyglądamy elegancko. Gdyby nie te buty, to było perfekcyjnie. No i siekierka może diamentowa by się jeszcze przydała. I chyba tarczy nie ma lepszej, prawda? Dobra, który koń jest nasz? Ten chyba nie. Nie, to nie ten. Któryś z tych. Dobra, to chyba ten. Mamy linkę. Przydałoby się tylko siodło, ale siodła nie da się skraftować albo nie umiemy. Nie wiem, jak się robi siodło. Nie mam pojęcia. Kiedyś dało się znaleźć w... przy spawnerach skrzyneczki takie były, ale jeszcze tutaj ani razu spawnera mi się nie udało znaleźć. No może niedługo się uda. O, trzcina. Trzcina nam się na pewno przyda na książki. Chyba, że książki znajdziemy w tej wiosce. To wtedy z trzciny... I tak posadzimy trzcinę, żeby zrobić cukier i te placki dyniowe można wtedy stworzyć. To są moje resztki mięsa, więc też muszę zabijać trochę zwierzaków. I ogarnąć sobie na zapas tego mięsa więcej. Chyba, że w wiosce będzie sporo roślinek, to sobie zrobimy czegoś farmę. A może się rybkami zainteresować? Nie wiem, czy to z takich ryb po prostu leci. O, ryba, patrzcie, normalnie leci. Cześć, koniu. Normalnie ryby można zabijać tak siekierą. Ale łowić chyba nadal można, prawda? Mamy wędkę w sumie, więc pewnie tak. O cholera, jakiś zombie tutaj podwodny. Co to za topielec? Powietrze. Dobra, nic tam nie jest. Dobra, jest i wioska. Są wiśniacy, są farmerzy, jest dużo farmy. Tak więc pozbieram sobie to wszystko. Albo coś im tu zostawię, niech to rośnie w sumie. Zobaczymy, o kotki nawet są. Ja się kręcę, ale ładnie. Fajna farma. Liczę na to, że jakiś będzie sprzedawał... O, beczka. Po co są beczki? Może to jak skrzynia działa. Liczę na to, że któryś będzie miał... Co to było? Że któryś będzie miał... I gdzie mój koń w ogóle? O cholera, zgubił się. Może utonął. Liczę na to, że któryś będzie nam mógł sprzedać siodło. Emeraldy. Nasionek dużo. Sadzonka akacji. I chlebki. Ten chyba nie chce rozmawiać, nie wiem, czy to jakiś król jest, czy co? To mamy golema, więc że on może jakoś z nami walczyć, pomagać nam. Da się też swojego chyba golema stworzyć. I wiem, że można go naprawiać sztabkami żelaza. Podczas walki na przykład, wzmacniać go. Ale tylko tyle wiem jak na razie. Stół kartograficzny, Cóż to jest? Nie mam pojęcia. Ale pewnie można tu jakieś mapy tworzyć. Dobra, map na razie nie potrzebujemy chyba. O, pusta mapa. Narysowałem teraz chunk, w którym się znajdujemy. Ciekawe. No i teraz można pewnie łączyć jedną mapę z drugą mapą i powstaje większa mapa. No to może być ciekawe. Niestety domku z biblioteczką to nie mają, więc zabierzemy im tylko wszystkie nasiona i wracamy do domu. Tu jest siano. Wydaje mi się, że z siana dało się z belek takich zrobić. O właśnie, pszenicę, a z tego chlebek. Dobra, to weźmiemy sobie to wszystko. Wow, a to co to jest? Obsydian. I jakieś świecące bloki i melony, patrzcie. Stół łuczarski. Nie wiem do czego to. Zostawię, bo nawet się w to nie da kliknąć. No ale tu mieli dużo melonów i ja się kręcę. Dobra, zobaczmy co to jest to. Czy to da się wykopać? Da się. Blok magmy. Tu mamy netherite chyba, prawda? Czy to jest to? Netrak, no. Zbiorę trochę, powiem, że na tym rosną roślinki te z netherem.
które potrzebne są do mikstur. O, lawa. O, o, o. Co to było? Skrzyneczka. Ogniste kule? Bryłki. Żelaza, krzesiwo, złota siekiera i złote buty z klątwą uwięzania. Nie wiem za bardzo miejsca, coś bym zostawił. Dobra, to się chyba wszystko zmieści. Ale wziąłbym jeszcze ten obsydian, bo tutaj mogłoby starczyć nam na portal cały. No. Kubeł zimnej wody, odblokowaliśmy osiągnięcie. I ostatni bloczek, zobaczmy. Cholera, pajęczaku, ty skubany, co mnie straszysz? Dobra. Ile mamy? 10 sztuk, idealnie. Jacie. Super, będzie portal do Netheru. Mamy ryby, więc można sobie oswoić jakiegoś kotka. Tylko gdzie te kotki poszły? Słyszałem je przed chwilą. Gdzie jesteście, kotki? Tam na dole jest jakiś... Auć! Kiciu, 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 chodź. Masz kotek, rybkę masz. Stój! Jeszcze jedną ci dam. Jeszcze, jeszcze. Jest, kocha mnie. Jak miło. Chodź ze mną teraz. Marau. Masz smyczkę? I chodź. Wejdziesz tędy? Wejdziesz, dobra. Chodź, idziemy do domku. Proszę stąd wyjść, my tu śpimy z kotkiem. O, śpi ze mną. A co to jest? Coś się pojawiło. Królicza skóra. Przyniósł mi kotek? Jak miło. Czy to są jakieś marchewki albo coś, czy tylko... To, co już mamy. Chyba tylko pszenica tu jest wszędzie dookoła. Niestety nie widzę nic innego. Jest nasz konik, patrzcie. Tylko nie wiem, gdzie jest jego smycz, więc chyba nie pójdzie za nami. Chyba, że z kotka zdejmiemy smycz. Tak właśnie, ty. Czy ty za nami pójdziesz tak bez smyczy? Kotku? Kotku? Kici, kici. Chodź za panem. I idzie, jak ładnie. O cholera, wpadłem do jakiejś dziury. Prawie się zabiłem. Koniu, nie wchodź tu. No i moi kochani, jesteśmy. Tylko trzeba teraz zrobić taki słupek tutaj. I przyczepić na lince naszego konia. A jak znajdziemy siodło, to będzie można na nim jeździć.